Pani Marszałek, Panie Prezesie, Wysoka Izbo. Przedmiotem dzisiejszej debaty jest informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w latach 2009-2011. Był to okres niezwykle trudny, a momentami wręcz tragiczny dla tej instytucji. 10 kwietnia 2010 roku zginął w Smoleńsku prezes IPN świętej pamięci Janusz Kurtyka. Wybitny Polak, wybitny urzędnik państwowy, znakomity historyk i menadżer. Jego śmierć jest niepowetowaną stratą dla kraju i dla instytutu, którym kierował. Jego zgon spowodował konieczność rozpoczęcia procedury wyłaniania nowego prezesa IPN. Niestety była to procedura niezwykle długotrwała, trwająca ponad rok. Z pewnością ta przedłużająca się atmosfera tymczasowości, niepewności nie służyła dobrze Instytutowi Pamięci Narodowej. Analizując jednak trzy sprawozdania, trzy informacje, jakie otrzymaliśmy z Instytutu Pamięci Narodowej na temat jego działalności w tym okresie, możemy stwierdzić jednoznacznie, że IPN zdał próbę, ciężką próbę, jakim był ten okres, a zwłaszcza podziękowania należą się pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej. Ustawodawca postawił Instytutowi Pamięci Narodowej cztery zasadnicze zadania: edukacja, udostępnianie archiwów organów bezpieczeństwa PRL obywatelom i naukowcom, ściganie zbrodni komunistycznych i hitlerowskich oraz czwarty zakres to lustracja osób pełniących funkcje publiczne bądź też aspirujące, ubiegające się o pełnienie tych funkcji. Przyjrzyjmy się zatem w praktyce, jak w ostatnich trzech latach IPN tę swoją funkcję realizował. Zacznijmy od edukacji. Na tym polu IPN ma wybitne osiągnięcia. Dzięki działalności naukowej dużej grupy, często młodych historyków IPN-u, udało się wypełnić szereg białych plam w naszej najnowszej historii. Absolutnie fundamentalne i przełomowe były badania właśnie historyków IPN-u dotyczące żołnierzy wyklętych, czyli żołnierzy podziemia niepodległościowego walczących z reżimem komunistycznym po roku 1944. Znakomite osiągnięcie mają również pracownicy IPN-u, jeżeli chodzi o badania nad aparatem represji komunistycznych, nad metodami, jakim ten aparat się posługiwał. Również poważne opracowania dotyczą działalności opozycji demokratycznej w okresie PRL-u. Także wielkie zasługi, często przełomowe, historyków IPN-u, które należy naprawdę podkreślać i serdeczne gratulacje za pośrednictwem pana prezesa tym historykom przekazujemy. Jakie były praktyczne przejawy działalności edukacyjnej IPN? Setki książek naukowych wydawanych przez Instytut, tysiące artykułów naukowych, setki konferencji naukowych, wykładów, multimedialne portale tematyczne. Co roku przybywają nowe wystawy historyczne organizowane przez IPN. IPN dysponuje już około 300 tego typu wystawami, które udostępnia nieodpłatnie środowiskom, podmiotom, które się o to zwracają. Bardzo ważna rzecz, szkolenie nauczycieli w zakresie historii najnowszej oraz lekcje, jakie udzielane są uczniom. Tylko w roku 2011 około 40 tysięcy polskich uczniów mogło słuchać wykładów pracowników Instytutu Pamięci Narodowej. I też nowoczesna forma, w jakiej IPN szuka tutaj swojego miejsca z przekazem, odpowiednim, poważnym przekazem, a forma nowoczesna, gry edukacyjne, słynna kolejka chociażby, czy też komiksy historyczne dla dzieci. Wielkie gratulacje jeszcze raz, panie prezesie, za tę działalność. Kolejna sprawa dotyczy archiwów IPN-u, czyli tej misji związanej z udostępnianiem obywatelom i naukowcom do niedawna tajnych dokumentów Służby Bezpieczeństwa i innych organów bezpieczeństwa PRL. Z informacji przekazanej nam przez prezesa IPN-u wynika, że ta sprawa w dalszym ciągu jest żywa i dotyczy wielu Polaków. Co roku kilkadziesiąt tysięcy osób składa wnioski o udostępnienie im materiałów, dokumentów bezpieki, często ich dotyczących. W wielu wypadkach są to osoby represjonowane przez reżim komunistyczny, osoby inwigilowane przez komunistyczną policję polityczną. Także jest to bardzo ważne, aby miały one dostęp do materiałów gromadzonych przeciwko nim. Znaczącą też grupą osób, które zgłaszają się do IPN-u z prośbą o udostępnienie materiałów bezpieki, są też dziennikarze i naukowcy z innych instytucji spoza IPN-u, co też ma duży walor edukacyjny w przyszłości będzie miało. Ważnym zadaniem, jakie zrealizowało w omawianym okresie Biuro Udostępniania i Archiwizacji
IPN-u było zrealizowanie w praktyce tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej. Pracownicy biura przekazali organom emerytalnym informacje o przebiegu służby 43 tysięcy funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa PRL w celu odebrania im przywilejów emerytalnych, co też nastąpiło, przywracając w tym zakresie elementarną przyzwoitość. Kolejne zadanie to zadanie związane ze ściganiem zbrodni przeciwko narodowi polskiemu, czyli zbrodni zarówno komunistycznych, jak i zbrodni hitlerowskich. Sądzę, że żaden przyzwoity człowiek nie jest w stanie zakwestionować zasadności tych działań, a zbrodniarze komunistyczni, hitlerowscy muszą być ścigani do ostatnich swoich dni. Tego wymaga pamięć o ofiarach. Jakiekolwiek argumenty budżetowe czy innego typu argumenty są po prostu w kontekście tych zadań niestosowne, głęboko niestosowne, wręcz niemoralne. Szanowni Państwo, IPN, prokuratorzy IPN-u rocznie kończą około 1000 postępowań w tego typu sprawach. Niestety większość z nich jest umarzana z dwóch zasadniczych powodów. W części spraw istotnej sprawcy, ci, którzy mogliby zasiąść na ławie oskarżonych, nie żyją. W innych wypadkach, z uwagi na przedawnienie pewnej kategorii przestępstw, te sprawy są umarzane. Natomiast nie jest to syzyfowa praca. Od 2000 roku zakończono 11 tysięcy tego typu śledztw, w ramach których przesłuchano 80 tysięcy świadków. To są świadectwa historii. To też są bardzo cenne dane dla historyków na przyszłość. I inna sprawa, mimo wszystko, jednak w ostatnich 3 latach około 100 osób, zbrodniarzy komunistycznych, zasiądzie na ławie oskarżonych. Każdy zbrodniarz postawiony na ławie oskarżonych to z punktu widzenia takiego elementarnego poczucia sprawiedliwości, przyzwoitości sprawa istotna i ważna. Szanowni Państwo, kolejny zakres działań IPN-u to lustracja. Jako przedstawiciel PiS-u mam krytyczny stosunek do tej formy lustracji, gdyż ona nie eliminuje z życia publicznego tajnych współpracowników bezpieki, a jedynie kłamców lustracyjnych, czyli te osoby, które zatają swój fakt współpracy, ale nawet ta ułomna, co do zasady, lustracja jest z punktu widzenia standardów demokratycznych, przejrzystości życia publicznego, bardzo korzystna dla obywateli. Nie pozwala zatajać dawnym tajnym współpracownikom bezpieki swojej przeszłości. Jeśli aspirują do funkcji publicznych, ta przeszłość musi być obywatelom, wyborcom znana. I tutaj IPN w każdym roku wyborczym ma ogromne zadania. W roku 2009 wybory samorządowe, 140 tysięcy oświadczeń majątkowych trafia do IPN-u, kandydatów do funkcji publicznych. W 2011 roku też około 150 tysięcy oświadczeń w związku z wyborami parlamentarnymi. Około 200 osób w tym okresie, o którym mówimy, zostało oskarżonych przez IPN o zatajenie przed wyborcami, przed opinią publiczną swojej niechlubnej przeszłości i z tego tytułu odpowiada przed sądem. Także tutaj też można powiedzieć, że mało w stosunku do skali zjawiska, ale samo istnienie tej procedury lustracyjnej też jest ważną formą prewencji w tym zakresie. Wielu tajnych współpracowników w obawie o ujawnienie ich haniebnej przeszłości po prostu rezygnuje z życia publicznego i dla dobra demokracji jest to rozwiązanie niezwykle ważne. Jeszcze jedna rzecz niezwykle istotna, którą w ostatnim okresie podjął się IPN, niezwykle dramatyczna. Chodzi o ekshumację kości, resztek ciał bohaterów narodowych zamordowanych przez reżim komunistyczny. IPN w ostatnim okresie podjął takie działania we Wrocławiu. W ostatnim czasie zakończył pewien etap takich działań na warszawskich Powązkach. Niestety z ogromnym niepokojem odnotowaliśmy ostatnią informację sprzed kilku dni, że IPN nie ma środków na dalsze badania. Naprawdę ci ludzie zrobili dla nas, dla wolności naszego kraju tak wiele. Mówię o tych, którzy zginęli od strzałów w tył głowy na Rakowieckiej i w innych miejscach kaźni. My nie zrobiliśmy dla nich zbyt wiele. Nie potrafiliśmy ich morderców skutecznie postawić na ławie oskarżonych, a dziś mówimy, że brakuje nam środków budżetowych, żeby znaleźć ich kości, żeby pochować ich wreszcie w grobach. Naprawdę to jest sytuacja niewyobrażalna. Ja apeluję do Platformy Obywatelskiej, do kolegów z PSL-u. Zróbcie coś. Naprawdę to nie są wielkie środki. IPN musi mieć te środki, żeby kontynuować dalsze prace w tym zakresie. To jest honor nas wszystkich, parlamentarzystów, ale Polaków tego wymaga.
I ostatnia sprawa to sprawa siedziby IPN-u. Oczywiście nie mogę zgodzić się z takim małostkowym atakiem ze strony przedstawicielki Platformy Obywatelskiej. To nie my, to PiS jest winny tych kłopotów. Ja nie będę wchodził, bo już brak czasu to mi uniemożliwia szczegółową dyskusję. Natomiast pani poseł, rządzicie od 5 lat. Ruch został sprywatyzowany w roku 2010 za waszych rządów. To wy ponosicie w tej chwili pełną odpowiedzialność za ogromne kłopoty, za chmury, które w dalszym ciągu gromadzą się nad IPN-em. Jeżeli nie znajdą się środki na siedzibę dla IPN-u i to szybko, IPN-owi, takiej tak ważnej dla państwa polskiego instytucji, grozi wielomiesięczny, jeśli nie wieloletni paraliż. Kończąc, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości wnoszę o przyjęcie informacji prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.